poprzedni film na tej lilii skończyłam nagrywać. Wyłączyło się nagrywanie. A to jakie barwy, połączenie barw. Tu w głębi, w donicach i w gruncie brugmansje są. Trzy z nich powinny być brugmansjami sanguinea. Oraz są jeszcze jakieś dwie odmianowe. Przeżyły zimę. O, tu jest, jeśli fiszka dobrze mówi, Theas Liebling. Nie została fiszka przełożona. Może zakwitną w tym roku. Obok begonia koralowa. Dwa kolory w jednej wielkiej donicy. Czerwono kwitnąca. Oraz biało. Begonie koralowe. O pięknych liściach. Pod wiatą stoją pomidory w donicach, różne odmiany. Ogólnie w tym roku, w tym sezonie będzie prawie 40 odmian, czy ponad 40. Jak na razie krzaki żyją, zaczynają kwitnąć dopiero. Tu pomidor o innych listkach. Prawdopodobnie fioletowy. Tak mi się kojarzy. Jeszcze lilie w skrzyneczce długiej. W przyszłym roku do gruntu zostaną przesadzone. Pogoda jest bardzo niedobra. Tu słonecznik, który się w betonie wręcz wysiał, nasionko gdzieś tam w szczelinę wpadło. I taka mocna roślina wyrosła. Wysoki, wysoki. Warunki sprzyjają. W doniczkach pomidorki, odmiana niska, Diet Moros, Dziadek Mróz. Tu. I tu już owoce. Eukomisy. Begonia. Daktylowiec. I palma, musa folia, rubra, kanna z tych gigantycznych. A tam w donice kalle kwitną. Fretunia pilnuje arbuzów. No, co jakiś czas się objawiają zawiązane.
są lilie ukryte pod glicynią. Taki tajemniczy świat, tajemniczy ogród z zakamarkami kwietnymi. Taką dzikość lubię. Lilia trąbkowa. Hortensja. Oraz kalele 3. Proszę, żółta. Ale chyba z drugiej strony przejdę. Kawbus w skrzyni będzie miał ciasno. Dobra, to jesteśmy. Dalie. O, kolejne kalele się wybudziły jednak. To dobrze, bardzo długo to trwało. Z 2 miesiące. U tej kali liście nie mają wzorów. Bardzo różnią się kale między sobą wyglądem liści. Piękna. To jest fioletowa. A to jest taka sama żółta, ma być jak ta. Dalej, kremowa, ekry. Liście wzorzyste. Kwiaty długo utrzymują się. Najlepiej by było, gdyby w gruncie rosły, więcej mocy miałyby. I tu gdzieś fioletowa była. O. Au, au. Zaczyna kwitnąć fioletowa. Liście wydłużone. Nie tak jak tu. Są wydłużone. Także nareszcie ruszyły z zakwitem. Tu zbiera się deszczówka. Okazała dalia. Kawbus ma pierwszy męski kwiat. Na polu rosną jeszcze 3. Wychodzimy stąd. Dalia. Jułki do rozsadzenia. Jest ich już kilka. Taki gąszcz dżungla. Glicynia. Ponownie kwitnie. Ale mniejszą ilością kwiecia. Tu jeszcze są rośliny, które się nie wybudziły. Poza tymi donicami. 1, 2, 3, 4. To są tulipany, które do gruntu muszą trafić. I tak wyszliśmy z tej części. Rododendron, który przekwitł, ma dużo przyrostów już.
będzie wyższą rośliną na przyszły rok. Pelargonie w odcieniu pomarańczy. Miejsce nie jest dobre, bo tak pełnego słońca jak tu, to nie lubią pelargonie jednak. Obok czerwona i kremowa, nie biała, kremowa. Jeszcze tu koło kanny Musafolia rubra. Dalia w skrzyni, mieczyki i arbuz, który źle się ma w takiej ciasnocie. Są miejsca, w których nie chce rosnąć. To fakt, kiedy to zakwitnie. Ta pelargonia też wystawiona jest na słońce. Kwiaty są, kwitną, ale liście przebarwiają się. To nie jest naturalne. Przed ogrodzeniem rośnie malwa. Od lat sama się tu wysiała, radzi sobie jak może. Pomiędzy morcinkami, astrami jesiennymi rośnie taka roślinka. Chyba się sama wysiała lub z sadzonką przyjechała. Nie wiem, jak się nazywa. Może ktoś wie z Państwa? Wąskie ma listki. Pośród kanny niecierpki ukryte są. Miejsce doskonałe, burza kwiecia, duże kwiaty. Fretula. Drzwiami weszła i wychodzi. O, górasy aż do nieba. Pną się. Kupne. Sadzonka kupna. Gdyż moje były jeszcze maleńkie. Dopiero kiełkowały. Widzę, że miejsce jest bardzo dobre dla ogórków. To pomidorki nieliczna część, kupna sadzonka. Pomidor o bardzo wielkiej sile wzrostu, jak widać. Odmiana nieznana. Dużo owoców zawiązuje. Tu Frecia przyprowadziłaś na stanowisko arbuzowe, tak? Oj, i znowu z
Zobaczcie, mszyca nie chce odpuścić w tym roku. Ojej, ojej. No już mam dosyć tego pryskania. Non stop trzeba dbać. Jak nie na jedno, to na drugie. Co za rok. Bardzo dziwne. Cynie. Lantana w donicy. Lepiej by miała w gruncie. Kolejna. Wspaniałe kwiaty. Lantana kamara. A to się chyba ogórecznik wysiał. Cynie. Lantana na kremowy kolor. Będzie kwitła. Tu jest jeszcze jedna. Każda w innym kolorze. O, a tę aksamitkę dokupiłam. I żółtą dokupiłam. Jeżówki wspaniałe. Wspaniałości. Tam będzie burza kwiecia. Klip Dagga, słoneczniki i samosiejki, dobrze. Arbuzy z różną siłą wzrostu rosną, bardzo zróżnicowane. Niektóre miejsca nie odpowiadają po prostu sadzonkom. Niedługo zrobi się tu gąszcz.